9 stycznia 2014 roku, 8:30. Gdy rozległo się energiczne pukanie do drzwi, Kevin, emerytowany analityk laboratorium kryminalnego, natychmiast zszedł na dół. Był jeszcze w piżamie, dlatego narzucił na siebie szlafrok. Był zdziwiony. Nie spodziewał się odwiedzin. Z nikim się też nie umówił. Gdy otworzył drzwi, zdziwił się jeszcze bardziej. Jego oczom ukazali się detektywi, którzy zamachali mu przed twarzą odznaką departamentu z San Diego. Musimy porozmawiać, rzekł jeden z nich. O czym? Zaniepokoił się Kevin, siadając na rogu kanapy i wskazując na stojące naprzeciwko niej krzesła. O sprawie z 1984 roku. No dobrze, ale co ja mam z tym wspólnego? Zapytał zmieszany mężczyzna. A to, że mamy twoje DNA. 30 lat wcześniej. Liczby odgrywają w naszym życiu ogromną rolę. Niektóre z nich mogą nas definiować, inne wyróżniać z tłumu. Przypisane indywidualnie mają wyjątkową moc, bo nadają tożsamość. Numer PESEL, numer dowodu, numer rejestracyjny samochodu czy choćby numer telefonu. Bo twój numer ma moc. Mówię o tym nieprzypadkowo, by przypomnieć, że BLIK, system płatności mobilnej, który jest patronem dzisiejszego odcinka, posiada w swojej ofercie usługę przelew na telefon. Rozwiązanie to jest szybkie, proste, a co najważniejsze, bezpieczne. Pieniądze docierają do odbiorcy błyskawicznie, nawet w kilkanaście sekund, niezależnie od banku, w którym posiadasz konto. W sumie nawet nie potrzebujesz znać numeru konta odbiorcy, bo wystarczy ci tylko jego numer telefonu. Usługa jest bezpłatna dla klientów indywidualnych. Działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Pamiętaj, twój numer ma moc, a nawet jeśli jeszcze jej nie ma, to zyska ją, gdy tylko zarejestrujesz swój numer telefonu w aplikacji bankowej w usłudze przelew na telefon BLIK. Aby móc odbierać przelewy, twój numer musi być zarejestrowany w usłudze przelew na telefon BLIK w aplikacji bankowej. Liczby miały znaczenie także w dzisiejszej historii. Claire mieszkała w Cranston na Rhode Island, w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Była bystrą, ciepłą i towarzyską, ale też zadziorną 14-latką. W szkole broniła słabszych i rozsądzała spory, ale lubiła też szokować. Paliła papierosy i spotykała się ze starszym o 4 lata chłopakiem. W wolnych chwilach słuchała muzyki, szczególnie zespołów takich jak Kiss, Van Halen, AC/DC, Journey i Ozzy Osbourne. Jej pokój obklejony był mnóstwem plakatów z ich wokalistami. By się wyciszyć, jeździła nad morze. Słuchała wtedy szumu fal. Rozkoszowała się pięknym widokiem. Kontemplowała. Pisała lub czytała poezję. W sierpniu 1984 roku Claire wybierała się na wakacje do San Diego, do dziadków mieszkających w ekskluzywnej nadmorskiej dzielnicy Delmar Heights. By się nie nudzić, poprosiła swoją najlepszą przyjaciółkę Kim, by pojechała z nią. Dziewczyny były bardzo tą wycieczką podekscytowane. Cieszyły się, że mogły spędzić ze sobą kilka dni w tak fantastycznym miejscu, wspominała Kim. Po przybyciu na miejsce i przywitaniu się z babcią i z dziadkiem, Claire od razu zabrała towarzyszkę nad morze, na plażę Torrey Pines, do której miały zaledwie 15 minut spacerem. Chciała jej pokazać najpiękniejsze zakątki i od tamtej chwili robiła to każdego dnia. Podczas tego wyjazdu obie bawiły się doskonale. Znajdowały ukojenie w spędzaniu czasu na plaży, taplaniu się w wodzie, w spacerach i rozmowach. Siadaniu na ręcznikach pod mostem i słuchaniu muzyki z boomboxa. Ale Claire po jakimś czasie przestało to już wystarczać. Wymknijmy się w nocy. Mówię ci, może nocą jest jeszcze piękniejsza.
przekonywała Kim, ale ta nie dawała się namówić. Pochodziła z konserwatywnego domu, a rodzice trzymali ją krótko. Wciąż miała w głowie ich słowa, które układały się w krótkie zdania. Bądź rozważna i odpowiedzialna. Nie chodź nigdzie po nocy, bo świat pełen jest złych ludzi. Przestań, to niebezpieczne. A jak coś nam się stanie? Powiedziała zdecydowanym tonem. A co niby ma się stać? Nie ustępowała Claire. Namową ze strony Claire nie było jednak końca. A Kim, gdy zbliżał się już dzień powrotu do domu, w końcu dała się przekonać. 21 sierpnia 1984 roku. Gdy zapadł zmrok, a dziadkowie zasnęli, dziewczyny najciszej jak tylko potrafiły, prześlizgnęły się przez rozsuwane, szklane drzwi w salonie i pobiegły nad morze. Spacerowały po plaży Torrey Pines już przez jakiś czas, gdy dostrzegły mieniące się w oddali światło. Mimowolnie skierowały się więc w jego stronę, a zdając sobie sprawę, że to grupka młodych ludzi, którzy zrobili sobie na plaży ognisko, minęły je i poszły dalej, w stronę mostu. Gdy już do niego dotarły, Claire wyciągnęła paczkę Marlboro Light i zapaliła papierosa. Zaciągnęła się mocno, a zaraz potem włączyła przenośne radio, które zawsze nosiła przy sobie. Głosy bawiących się imprezowiczów niemalże ucichły. Kim wpadła wtedy w panikę. Ogarniał je mrok. Słychać było tylko szum fal i wydobywającą się ze sprzętu muzykę. Musimy wracać, powiedziała ze łzami w oczach. Claire próbowała ją uspokoić, ale widząc, że zaczyna być z nią coraz gorzej, przyznała jej rację. Obiecała, że już więcej nigdzie się w nocy nie wybierze. Ale jak okazało się później, obietnicę tę już wkrótce złamała. 23 sierpnia 1984 roku. Claire, mimo danego Kim słowa, nie zamierzała siedzieć w domu. Miała zupełnie inne zdanie na temat nocnych wyjść niż jej przyjaciółka. Eskapady były czymś, co ją w jakiś sposób przyciągało. Fascynowało i uspokajało. Dźwięk fal uderzających o pomost, cicha muzyka i absolutny brak ludzi wokół dawał jej poczucie bezgranicznej wolności i szczęścia. Poza tym nudziła się. Koleżanka wyjechała już do domu, a dziadkowie dość szybko kładli się spać. Dlatego gdy tej czwartkowej gorącej nocy dziadkowie zniknęli w swoich sypialniach, postanowiła wybrać się nad morze samotnie. Wstąpiła po drodze na stację Circle K i kupiła paczkę papierosów. 24 sierpnia 1984 roku. Około 5 rano. Było jeszcze ciemno, gdy mężczyzna imieniem Wallace przechadzał się samotnie brzegiem morza. Szukał puszek i innych rzeczy, które zostawili na piasku plażowicze, a on mógłby je sprzedać i zarobić sobie kilka groszy. By przeciąć wszechogarniającą ciemność, świecił latarką. W pewnym momencie, w okolicy Life Tower 5, zauważył leżącą na białym ręczniku postać. Wydawało mu się, że śpi, ale dla spokoju ducha podszedł bliżej, by sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku. Dziewczyna leżała w dziwnej pozycji, na boku. Nie ruszała się. Pobiegł więc do najbliższego sklepu spożywczego i stamtąd wezwał pomoc. Policjanci zjawili się na miejscu od razu. Okazało się, że dziewczyną z ręcznika była Claire. Została uduszona. Śledztwo, które się wtedy rozpoczęło, stało się jednym z dłuższych, najbardziej niepokojących i tajemniczych w tamtym czasie. Zwłaszcza, że dosłownie kilka lat wcześniej, w 1978 roku, na tej samej plaży, niemalże w identycznych okolicznościach, życie straciła także inna nastolatka, Barbara, a ten, kto jej to zrobił, wciąż był na wolności. Sprawa natychmiast stała się bardzo medialna, a wizerunek dziewczyny o dużych oczach, z burzą kręconych włosów, niemal natychmiast trafił na pierwsze strony gazet. Dziennikarze domniemywali, że sprawcą była ta sama osoba. Dziewczyny były do siebie do złudzenia podobne. Obie młode, ładne, długowłose. Znalezione na tej samej plaży,
dosłownie kilkaset metrów od siebie. Zaczęto od zbadania dowodów, jako że w miejscu znalezienia Claire natrafiono na niedopałki papierosów. Sprawą priorytetową stało się wtedy ustalenie, do kogo należały. Świadkowie, którzy tego dnia w godzinach nocnych przebywali w okolicach plaży, natychmiast zgłosili się na komendę. Wyznali, że w nocy widzieli kręcących się po okolicy młodych ludzi. To było już coś. I choć pobrano materiał DNA, nie potrafiono ustalić, do kogo należało. Nie odnaleziono też nastolatków, o których mówili świadkowie. Nie było więc od czego zacząć. Czego i kogo szukać? Sytuacja wydawała się być naprawdę beznadziejna. Tymczasem rodzina Claire pogrążała się w coraz większej rozpaczy. Widząc jednak zdezorientowanie policji i brak postępów w śledztwie, postanowiła mimo wszystko działać na własną rękę. Dwa dni po zdarzeniu matka Claire udała się na plażę Torrey Pines. Natrafiła tam na ratownika, którego zaczęła wypytywać o wszystko, co wie na temat człowieka, który sprowadził na miejsce policję. Wyszło wtedy na jaw, że Wallace, bo tak było mu na imię, jest w okolicy bardzo dobrze znany. Miał 61 lat, był weteranem. Kiedyś pracował jako agent ubezpieczeniowy. Zawsze rankiem chodził po plaży w poszukiwaniu puszek i innych rzeczy, które mógłby spieniężyć. Penelope chciała się z nim skontaktować i zadać kilka pytań, ale w ostatnim momencie zmieniła zdanie. Zdała sobie sprawę, że przesłuchując kogoś na własną rękę, może co prawda pomóc, ale i zaszkodzić. Było już chyba na to jednak trochę za późno, bo ratownik zdążył powiedzieć zbieraczowi puszek, że Penelope i jej mąż go szukają. Wallace natychmiast pojawił się na plaży i ich zaczepił. Powiedział, że posiada niezwykłe umiejętności. Mogę wam pomóc, szepnął. I to tak jak do tej pory nikt, bo jestem medium. Kilka miesięcy temu miałem wizję. Widziałem waszą córkę na plaży. Było z nią dwóch mężczyzn. To dzięki tej wizji ją znalazłem. Musicie mi uwierzyć, dodał jeszcze ciszej. Szukajcie człowieka bez ucha. Rodzice Claire, mimo przejmującego bólu, jaki im to spotkanie sprawiło, potraktowali mężczyznę z pobłażliwością. Po okolicy krążyły słuchy, że ma schizofrenię, że jest tylko niegroźnym szaleńcem, który szuka uwagi. Najwyraźniej w mało taktowny i wręcz szkodliwy sposób. Ale Wallace niestety wcale nie skończył na tej jednej zaczepce. Tak długo jak byli w okolicy, nachodził ich codziennie. Gdy wrócili na Rhode Island, raz na tydzień, przez okrągły miesiąc, wysyłał do nich niepokojące, dziwaczne listy. Pisał, że Claire go odwiedza jako duch, że mówi, kto jest sprawcą, że to mężczyzna z długimi włosami, bez ucha, że zaskoczył ją pod mostem. Dodał, że był tego wszystkiego psychicznym świadkiem. Tego było już za wiele. Penelope zdecydowała się w końcu zgłosić Wallace'a na policję. Była nie tylko oburzona tym, że igra z uczuciami rodziny. Obawiała się także tego, że może wiedzieć coś więcej. Że w jego chorych historyjkach może być coś prawdziwego. Bo niby czemu powtarza w kółko, że wie, co się stało i nie daje im spokoju. Czuła, że może być w to zamieszany. Detektywi także mieli wobec Wallace'a pewne podejrzenia. Powiedzieli kobiecie, by nie przestawała wymieniać z nim listów. Wiedzieli, że będzie to dla niej trudne, ale mogło pomóc, bo być może Wallace'owi w końcu rozwiąże się język i się przyzna. Zainstalowano nawet podsłuch w pomniku upamiętniającym Claire, który ustawiono na plaży, licząc na to, że jeśli ma coś na sumieniu, to tam zajrzy. Ale nie zajrzał. Po krótkim dochodzeniu okazało się, że Wallace ze sprawą Claire nie miał żadnego związku. Bredził, szukał uwagi, zainteresowania. Miał poważne problemy emocjonalne i na domiar złego od dawna nie przyjmował leków, co swoją drogą miało później tragiczne skutki, bo w 1988 roku skoczył z okna swojego mieszkania usytuowanego na 13 piętrze kamienicy i nie dało się go uratować. Śledztwo na długie lata utknęło w martwym punkcie, mimo że włączyło się do niego mnóstwo policji i detektywów, a także FBI. Nie było żadnych tropów, żadnych naocznych świadków, żadnych podejrzanych.
Mimo sprzeciwu rodziny sprawę zamknięto. Do nieoczekiwanego zwrotu akcji doszło dopiero latem 2012 roku. Niemal 28 lat od zdarzenia. Pani detektyw imieniem Lynn skontaktowała się wtedy z jednym z ekspertów od DNA. Świat parł w tym czasie do przodu, a razem z nim rozwijała się także technologia. Nowoczesne sprzęty i nowe techniki pozwalały na badania nawet bardzo małych próbek, które jak dotychczas okazywały się być zupełnie w śledztwach nieprzydatne. W sprawie Claire tak właśnie było. Materiału DNA było tak mało, że uważano je za bezużyteczne. Mężczyzna i jego zespół od razu zabrali się do pracy, a efekty badań przerosły ich najśmielsze oczekiwania. Wniosły do sprawy coś, na co czekano od dawna. Nowego podejrzanego, a właściwie to nawet dwóch nowych podejrzanych. Odseparowane za sprawą nowoczesnych sposobów maleńkie próbki DNA pozwoliły specjalistom na stworzenie profilu genetycznego, który w listopadzie 2012 roku wysłano do krajowej bazy danych. I ten krok odmienił wszystko, bo próbki udało się dopasować. Rozwiązanie zagadki powierzono Lambertowi, ambitnemu, odważnemu detektywowi z działu zimnych spraw, który natychmiast zaczął przekopywać akta sprawy i zdobywać wszystkie możliwe informacje na temat mężczyzn. Szybko okazało się, że ślady znalezione na dżinsach Claire pasowały do niejakiego Ronalda, byłego członka armii i notowanego przestępcy. Mężczyzna urodził się w Elmhurst, w Illinois. Nie skończył szkoły, był po rozwodzie. Miał dwoje dzieci. Sprawy, za które odsiadywał wyroki, stawiały go w roli przodującego podejrzanego. W 1974 roku w Arkansas uprowadził ze sklepu kobietę. Dostał 40 lat, ale wyszedł warunkowo już w 1984 roku. Mieszkał u siostry. Chwytał się dorywczych prac jako złota rączka. Ale nie cieszył się wolnością zbyt długo, bo już w czerwcu 1985 roku zrobił coś podobnego. Tym razem w La Mesa w Kalifornii. Napadnięta dziewczyna mimo strachu zaczęła krzyczeć. Narobiła dużo szumu i uciekła Ronaldowi. Wykazała się przy tym ogromnym sprytem. Mimo lęku zapamiętała numery rejestracyjne samochodu, a ten udało się zlokalizować. Dzięki jej zdrowemu rozsądkowi i zimnej głowie szybko udało się Ronalda schwytać i ponownie umieścić za kratkami. W trakcie przesłuchań mężczyzna kilkukrotnie podkreślał, że nie potrafi nad sobą panować, że problem z kontrolowaniem siebie narasta w nim od dziecka, że potrzebuje pomocy, bo chce być normalny. Wiadomość, że w 1978 roku Ronald przebywał w więzieniu, wykluczyła jego odpowiedzialność za to, co się stało Barbrze. Zatem odpowiedź na stawiane od lat pytanie, czy sprawy kobiet były ze sobą powiązane, była jasna. Nie były. Sprawcą definitywnie nie była ta sama osoba. Być może był to tylko czysty przypadek, ale istniało ryzyko, że miano do czynienia z naśladowcą. Rewelacją na tym etapie nie było końca, bo drugie odseparowane DNA należało do mężczyzny niezwiązanego ze środowiskiem Ronalda. Mało tego, ów mężczyzna związany był z policją, bo Kevin przed laty był pracownikiem laboratorium kryminalistycznego w San Diego. Mężczyzna, tak jak Ronald, miał alibi na pierwszy incydent. W 1978 roku studiował w Sacramento, ale od 1982 roku przebywał już w San Diego. Czy mogli więc działać razem? Jeśli tak, to skąd się znali? Postanowiono jak najszybciej odszukać obu mężczyzn. Na spotkanie z Ronaldem było już jednak za późno. Utonął rok wcześniej, w wypadku łodzi na rzece w Tennessee. Zdaniem niektórych nie był to jednak wypadek, a planowane działanie. Wybrana przez niego data 24 sierpnia 2011 roku też miała nie być przypadkowa. Była w istocie zaszyfrowaną wiadomością, symbolicznym przyznaniem się Ronalda do winy, bo dokładnie 27 lat wcześniej, 24 sierpnia 1984 roku, odnaleziono Claire. Policja dotarła do byłej żony Ronalda, by zadać jej kilka pytań. Kobieta co prawda nie miała na jego temat zbyt wielu informacji, zwłaszcza z czasów, o które pytali.
ale nie była wcale zaskoczona tymi podejrzeniami. Powiedziała, że od dawna była zdania, że Ronald mógł być zdolny do tak strasznych czynów. Wyznała, że wypsnęło mu się nawet kiedyś w jej obecności, że napadł na jakąś kobietę w Waszyngtonie, a potem ją zostawił na pastwę losu, nie wzywając pomocy. I o ile początkowo w to nie wierzyła, to z czasem były dawał jej coraz więcej powodów, by uwierzyć. Nie traktował jej dobrze. Dlatego wzięli rozwód. W tym samym czasie policja szukała już drugiego właściciela DNA. Kevin był wówczas 61-letnim emerytem, skręconymi siwymi włosami i opadającymi na nos okularami w drucianych oprawkach. Mieszkał na przedmieściach w Chula Vista, w dwupiętrowym ładnym domu ze swoją żoną Rebeką, nauczycielką w katolickim liceum, jej mamą i bratem. Dorastał w Sacramento, miał dwoje rodzeństwa. Jego ojciec był podiatrą, a mama asystentką administracyjną w rządzie stanowym. Skończył studia w 1979 roku. Rozpoczął pracę w policji w Nowym Meksyku, a po 3 latach przeniósł się do San Diego, gdzie pracował aż do 2002 roku. On i Rebeka poznali się w 1992 za sprawą ogłoszenia w gazecie. Jestem zainteresowany niepalącą i szczupłą panią. Pragnę związku, napisał. A ona odpisała, bo chciała tego samego. Spotkali się w restauracji Seaport Village i od razu między nimi zaiskrzyło. Słuchali tej samej radiostacji, kochali koty i taniec. Od tego czasu byli nierozłączną, uroczą i całkiem zwyczajną parą. Zamieszkali razem i 8 miesięcy później, 21 sierpnia 1993 roku, wzięli ślub. Dokarmiali bezdomne koty, które błąkały się po osiedlu. Uprawiali ogród, a w nim okazałe róże, które były ich wielką pasją. Jak na katolicką rodzinę przystało, spędzali dużo czasu w kościele. Poza tym wymykali się na ryby, chodzili na lekcje tańca towarzyskiego, jeździli na zagraniczne wakacje. Był miłym gościem, łagodnym i nieco nieśmiałym. Był troskliwy i cichy. Mówili o Kevinie ci, co go znali. Zagłębienie się w przeszłość mężczyzny znacznie oddalało go jednak od tego nieskazitelnego wizerunku. Gdy w 1982 roku przyjechał do San Diego, był kawalerem. Mówił jego ówczesny współlokator, do którego detektywi udali się w pierwszej kolejności. Był wysoki i przystojny. Chodził na siłownię, ćwiczył karate, ale nie umiał tego wszystkiego wykorzystać. Nie podrywał panienek, bo był zwyczajnie zbyt nieśmiały. Nie było jednak tak, że kobiet nie lubił, wręcz przeciwnie. Regularnie odwiedzał kluby dla panów, a że z zamiłowania był fotografem, zawsze kręcił się tam, gdzie mógł porobić zdjęcia jakimś modelkom. Chwalił się tym potem na prawo i lewo. Opowiadał, jakie to cuda się na tych wydarzeniach nie działy. Był przy tym wszystkim niewybredny w słowach. Lubił prostackie, sprośne żarty. Śmiał się z rzeczy, które śmieszne nie były. Niby był miłym gościem, ale kobiety z laboratorium, które z nim pracowały, nie czuły się przy nim komfortowo. Unikały go. Czy Ronald i Kevin mogli się zatem spotkać w klubie? Zastanawiał się Lambert. Postanowił wtedy umówić się z kim? Koleżanką Claire, która latem 1984 roku towarzyszyła jej na wakacjach u dziadków. Sądził, że może ona ich rozpozna, że może gdzieś ich spotkały. Żadnego z nich nie pamiętam, powiedziała kobieta, przyglądając się bacznie wizerunkom Ronalda i Kevina. Wtedy na plaży mijałyśmy tylko ludzi w naszym wieku. Claire była wierna swojemu chłopakowi. Poza tym nie interesowała się starszymi mężczyznami. Sprawa była dziwna i wymagała od śledczych naprawdę sporo wysiłku. Wydawało się, że ten fascynujący trop może w istocie być tylko pułapką i ostatecznie doprowadzić donikąd, bo przecież wciąż istniało ryzyko, że DNA Kevina trafiło tam przez przypadek, że nie był wspólnikiem Ronalda. Zanieczyszczenie dowodów teoretycznie było możliwe, bo analitycy ze względu na obowiązujące procedury trzymali w laboratoriach swoje nasienie, by eliminować ewentualne błędy. Sprawdzić, czy substancje chemiczne wykrywają je prawidłowo. Ale kto byłby aż tak niechlujny, żeby przenieść je dalej? Przypadkowo to można by skazić materiał śliną czy komórkami skóry.
ale żeby skazić to w taki sposób. Nigdy wcześniej nic podobnego się jeszcze nie zdarzyło, dlatego nikomu nie mieściło się to w głowie. Kevin nie pracował przy sprawie Claire. Znajdował się co prawda w tym samym budynku, co analityk biorący w śledztwie udział, ale na innym piętrze. Mężczyzna, który pracował wtedy z próbkami, znany był ze swojej absolutnej dokładności i zaprzeczył, by mógł popełnić błąd. Mimo pewnych wątpliwości, w laboratorium ostatecznie wykluczono możliwość skażenia. Wobec takiego obrotu rzeczy detektywi Lambert i jego partnerka Adams postanowili wreszcie odwiedzić Kevina, skonfrontować go ze wszystkim tym, co ustalili. Na początku roku zdobyli nakaz przesłuchania i przeszukania jego mieszkania. Gdy rankiem 9 stycznia 2014 roku Kevin otworzył drzwi do swojego domu, nie wiedział jeszcze, co go czeka. Detektywi rozsiedli się wygodnie na krzesłach w salonie i zaczęli rozmowę. Rozpytywali, najpierw o pracę w laboratorium, a potem o sprawy sprzed lat. Dlaczego mnie o to pytacie? Zaczął podejrzliwie, a u jego boku zaraz pojawiła się żona, która jednak zaraz opuściła mieszkanie i udała się do pracy. Znasz tego mężczyznę? Bo on mówi, że cię zna. Zapytali detektywi, pokazując mu w odpowiedzi zdjęcie Ronalda. Był to oczywiście blef, ale mógł rozwiązać mężczyźnie język. Nie, absolutnie nie, zaprzeczył Kevin. Nigdy go nie spotkałem. Nie wiem, skąd zna moje nazwisko. Może też robił dziewczynom sesję. Dam wam namiary na osobę, która może go znać. A tę dziewczynę? To przez nią go szukamy. Powiedzieli, kładąc na stole fotografię Claire. O tak, to pamiętam. Znasz ją osobiście? Podpytywał Lambert. Nie osobiście. Z gazet, ze zdjęć. Wygląda znajomo. No właśnie, powiedział detektyw. Tak się składa, że zbadano DNA, które zabezpieczono w trakcie tego śledztwa. To było w 1984 roku. Na spodniach były ślady Ronalda, tego mężczyzny, którego ci pokazaliśmy. Dlatego myślimy, że kłamiesz, mówiąc, że go nie znasz, bo było w niej coś jeszcze. Co? Zapytał z trwogą w oczach Kevin. Twoje nasienie. Kevin wyglądał na przerażonego. To nie byłem ja. Próbki musiały zostać skażone. Przecież pracowałem w laboratorium. Zaczął mówić nerwowo. Nie znam mężczyzny ze zdjęcia. Nigdy nie miałem z nim nic do czynienia. Tej dziewczyny też nie znam. To znaczy, nie wiem, nie pamiętam. Może, przecież nie pamiętam wszystkich dziewczyn, z którymi miałem kontakty. Powtarzał w kółko. Wiem jedno. Nigdy bym nikogo nie skrzywdził. Detektywi wyszli, ale na ich miejscu natychmiast pojawili się funkcjonariusze, którzy przez kilka godzin cierpliwie przeszukiwali mieszkanie, a następnie pojechali do szkoły, gdzie pracowała jego żona, by przeszukać także jej samochód. Zarekwirowali komputery, telefony, zdjęcia, filmy i różne przedmioty, które mogły dać im jakąś wskazówkę. Jeszcze wieczorem tego samego dnia Lambert otrzymał od Kevina wiadomość na swojej poczcie głosowej. Mężczyzna chciał pogadać. Ponoć miał coś ważnego do przekazania. Rankiem pojawił się więc w domu Kevina ponownie. Wciąż twierdził, że nie zna Ronalda, ale przypomniał sobie coś, co jego zdaniem mogło pomóc. Powiedział, że w latach 80. on i jego kolega Mike poznali pewną Claire i być może to właśnie o nią detektywom chodzi. Być może to ją znaleziono na plaży. Przyjechała do miasta samochodem z koleżanką. Zatrzymały się w centrum, w hotelu Holiday Inn. Kilka razy on i Mike odwiedzili je w hotelu. Kobieta, którą opisywał Kevin, w żaden sposób jednak nie przypominała tej Claire. Była starsza. Mieszkała w hotelu, a nie u dziadków. Najprawdopodobniej Kevinowi przypomniała się zupełnie inna osoba. Mike potwierdził te przypuszczenia. Tamta Claire miała 30 lat. To była inna kobieta. Detektywi zabrali wtedy Kevina na posterunek i poddali badaniu wariografem. Gdy zadano mu pytanie o Ronalda, o to czy go zna, wyniki były niejednoznaczne, a gdy zapytano w końcu o tę właściwą Claire, wskazywały na kłamstwo. Kevin był przerażony. To dlatego, że się denerwowałem. Z natury jestem strasznie nerwowy. Zapytajcie moich bliskich, mówił. Mimo faktu, że poszlak wskazujących na winę Kevina z każdym dniem przybywało, jego żona, przyjaciele i rodzina wciąż stali za nim murem. Był łagodny.
Rzeczywiście trochę nerwowy, ale nie skrzywdziłby muchy. Nawet jego trener karate nie potrafił wykrzesać u niego woli walki. Bywał dziwaczny, lubił kobiety, to fakt. Ale to jest dobry człowiek. Oskarżenia są fałszywe, mówili jednogłośnie. Także i sam Kevin nie potrafił poradzić sobie z krzywdzącymi zarzutami. Stale zaprzeczał, że kiedykolwiek poznał Ronalda, kiedykolwiek spotkał Claire. Nie potrafił wyjaśnić, jak jego DNA znalazło się w materiale dowodowym. Dlatego na własną rękę szukał rozwiązania. Całymi dniami rozważał sposoby ewentualnego skażenia. Rozmawiał z kolegami z dawnej pracy. Z tygodnia na tydzień jednak tracił siły. Popadał w coraz gorsze samopoczucie, a wkrótce w autentyczną rozpacz. Był zdezorientowany. Schudł. Leczył się na napady lękowe i bezsenność. Miewał ataki paniki, które dwa razy skończyły się wizytą w szpitalu. Nie spędzał już czasu w ogrodzie, a wieczorami pisał listy, w których żegnał się z bliskimi. Dziękował za modlitwy i wspaniałe małżeństwo. Bezskutecznie starał się też odzyskać rzeczy, które Lambert zabezpieczył na początku roku i o które teściowa wciąż robiła w domu awantury, bo znajdowały się tam m.in. książki kucharskie, obraz Matki Boskiej i pamiątki rodzinne. Detektyw stanowczo odmawiał. Powiedział, że odda dopiero jak się przyzna. W międzyczasie w lokalnych mediach zaczęły pojawiać się informacje na jego temat. Detektywi z departamentu w San Diego chętnie udzielali wywiadów. Mówili, że znaleźli winnych. 61-letniego Kevina i 67-letniego Ronalda. Że mężczyźni działali razem. Informacje te szybko dotarły do mediów także w innych miastach. Kevin i jego żona byli załamani. Jak wiele osób jeszcze będzie twierdziło, że cieszący się powszechnym szacunkiem pracownik policji był zamieszany w tragedię sprzed lat? 20 października 2014 roku. Tego dnia Kevin miał towarzyszyć żonie w pracy. Od lat mieli taką tradycję, że za każdym razem, gdy w liceum wystawiano sztukę, którą reżyserowała Rebeka, on nagrywał dla niej materiał wideo. Ale tym razem było inaczej. Nie możesz iść, powiedziała żona. Władze szkoły zabroniły ci wstępu ze względu na śledztwo. Przykro mi, powiedziała współczująco. A jak się przebiorę? Zapytał zrezygnowany Kevin. Nawet jak się przebierzesz? Przykro mi. Około 10:00 wyszedł więc z domu załatwić kilka spraw. Nie chciał być sam. Jednak zamiast do centrum pojechał gdzieś indziej. Do parku stanowego Cuyamaca Rancho. Ale jego żona nie miała o tym pojęcia. Długo nie wracał, dlatego zaczęła się niepokoić i ostatecznie zgłosiła zaginięcie. Jego samochód, czarnego Forda Rangera, strażnicy parku znaleźli już rankiem następnego dnia. Stał zaparkowany przy polnej drodze. Na jej końcu znaleziono też Kevina. Na drzewie. Nie można mu już było pomóc. Nie potrafił żyć ze świadomością, że ludzie uważają go za winnego, mówiła później jego żona Rebeka. Wiedział, że zaraz dojdzie do aresztowania. Lambert to powtarzał. Był taki, jaki był. Ja też o jego przeszłości dowiedziałam się dopiero teraz. Ale był niewinny. Doszło do skażenia. Ktoś go wrobił. Był cudownym mężem. Straciłam go przez ciebie, powtarzała wskazując palcem na Lamberta. Nie mogąc pogodzić się z tym, co spotkało jej rodzinę, 17 grudnia 2014 roku Rebeka złożyła przeciwko detektywom z Departamentu Policji San Diego pozew za nieuzasadnione przeszukanie i nadużycia w śledztwie. Domagała się zadośćuczynienia. Wtedy na jaw wyszło coś, co zaskoczyło wszystkich. Być może to ja zanieczyściłem próbki, powiedział Stan, ten sam pracownik laboratorium, który pracował przy sprawie Claire. I który jeszcze do niedawna zaprzeczał, by mógł popełnić błąd. Standardy, a więc wzorniki DNA, trzymaliśmy w lodówce, w małych kopertach. Mogłem przypadkowo sięgnąć po ten należący do Kevina, zamiast po swój. Były słabo oznakowane, dostępne do ogólnego użytku. Mogłem wyciąć kawałek, żeby sprawdzić chemikalia. Mogłem później niezbyt dokładnie wyczyścić nożyczki, a potem użyć ich ponownie przy pobieraniu wymazów do analizy. Nie prowadziliśmy wtedy notatek, z jakich standardów korzystamy.
Wierzę, że się nie pomyliłem, ale dopuszczam taką możliwość. Lambert na zarzuty ze strony żony Kevina odpowiedział krótko. W laboratorium wykluczono skażenie. Nie miałem więc powodów, by w to nie wierzyć. Nie jestem przecież specjalistą. Nie wiedziałem nawet, że w laboratorium trzymają takie rzeczy. Zatrzymałem rzeczy osobiste rodziny do rozwiązania sprawy, ale mogli się przecież udać z tym do sądu. Zwróciłbym im wszystko. Nigdy nie wprowadzałem świadków w błąd. Powiedziano mi, że skażenie jest niemożliwe, więc wierzyłem w winę Kevina, bo niby jak inaczej jego DNA znalazłoby się na Claire. W 2020 roku Rebecca otrzymała 50 tysięcy dolarów rekompensaty za szkody moralne. Podzieliła się tą kwotą z adwokatem. Część rozdała kościołowi i organizacjom charytatywnym. Za resztę ufundowała stypendium teatralne dla uczniów z dawnego miejsca pracy. Nigdy nie chodziło mi o pieniądze, a o prawdę, mówiła dla 48 Hours Rebecca. W pokoju na ścianie powiesiłam kolaż z rzeczami należącymi do męża. Przynoszą mi miłe wspomnienia. Jest tu jego paszport, chusteczka, którą zawsze nosił przy sobie i dużo innych rzeczy. Mimo, że go nie ma, jestem z niego bardzo dumna. On tego nie zrobił. Kto więc tak naprawdę stał za tragedią z 24 sierpnia 1984 roku? Kto odpowiada za to, co przydarzyło się Claire? Czy Kevin pomagał Ronaldowi? Czy jednak doszło do skażenia i był niewinny? Do dziś nie wiadomo, bo wszyscy, którzy mieli na ten temat coś do powiedzenia, odeszli. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej historii. Dziękuję za wszystkie lajki i komentarze. Dziękuję moim wspaniałym patronom. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam. Historie na faktach, podcast.